Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Majaki, a to jest kolejny odcinek serii Call of Duty Adventured Warfare. Zapraszam do oglądania krótkiego wprowadzenia. My fellow citizens of the world, today you are afraid. You are afraid because you have been woken from your sleep. There are some days we never forget. Moments burned into our memory until the day we die. Where were you the day everything changed? 4 years ago, one man tried to destroy our way of life. One man tried to throw the world into darkness. It felt like we could never find our way back. But we did. Together. When you were vulnerable, we gave you our strength. When you were sick, we delivered you the cure. When there was chaos, we brought you order. Stability, safety, a chance to start again. Who are we? We're the way forward. No dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że będę mile zaskoczony przygodami, jakie nas czekają. Pokłoś. Znowu nie dali mi skoku. No dobra, zobaczymy, co to będzie się tym razem działo. Two and a half million people live in camps just like this one. No fucking holiday. They got food, water, security, all courtesy of Atlas. Now, the KVA are the balls to the fuck me. You look like shit. 22 days straight. KVA doesn't take a break. Neither do we. Copy that. They were gonna start moving people back in next month. Then the KVA showed up. Now everything's on lockdown. They're protecting our target. We still locked in on him. Nic ciekawego na razie. Zmuła. 4 years of hunting down Hades and his right hand man. Przyjaciele Atlasu. Fucking brilliant. Ej, kurwa! Idziesz! No i uciek. Ha, Justin Bieber! Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Spierdalaj! Dzisiejszy przegląd prasy. Rihanna na żywo. Mnóstwo fanów. Nie wierzę! Lakersi na swoim stadionie. Z powodu cięć w budżecie musieliśmy również podciąć wam trochę stadion. E, synek. Ło, co to za czary? Empty city without police or eyewitnesses. Good place to hide something. Or someone. Clear. Look out there. Ale jesteś brzydki. Torres, you set? They're good to go. Bikes are prepped. Timeline is locked in. Wyglądasz jak kolega. Settle up. O Jezu! Dostałem motor. No, to teraz możemy jechać na dziewczyny.
Co? Autopilot? Nie wierzę, że mi to właśnie zrobiliście. Jak mogliście nie pozwolić prowadzić mi takiego zajebistego motorka? No, niestety, ale gra wychwytuje ode mnie w tym momencie wielkiego minusa. Kozacko, masz zbroję, kolego. Nie byłbyś taki odważny, gdybym ci to zdjął. Trochę was, chłopaki, zalało. Może by tak zadzwonić po straż? Nie no, może jednak trochę się zmieniło, nie przesadzajmy. No tak, miasto zalane, ale garaże suche jak nigdy. O, i znowu woda. No, w końcu się coś dzieje, nie? Idziemy! Będziesz tam stał jak debil? Rozumiem, że się chcesz skradać, no ale bez przesady. Tak cię widać. O, shit, to było niezamierzone. Ciii. Nic się nie stało. To nie ja. To tutejsze żule. Nie, to nie są żule. To są dobre chłopaki, które już od rana zawsze grzeją, pilnują miejsc. Puchar? Dla mnie? O, dziękuję, nie trzeba było. Niezniszczalny. No tak. Żarówka firmy Osram. Wisi i grozi. Zapamiętaj. Otwórzcie któreś drzwi, mam klaustrofobię. I lęk wysokości. Dzięki, jesteś moim panem. Dobra, idziemy. O, a co to się tu działo? Masowe orgie? Chyba trochę wam nie wypaliło. Wyglądacie jak zombie. Wcale nie jak ludzie. A, za bardzo mnie kusiło! Nic się nie dzieje? W tym momencie znowu zostałem bardzo rozczarowany. Bardzo realistyczne te twarze. Pana skądś znam. Co? Już! Dobra, idziemy! Po cichu! Tędy! Nie tędy. Szybciej, czysto! Ha! Poczekam na krześle. No co ty nie powiesz, kolego? Tak. Klimat rodem z Resident Evil.
ty jesteś strasznie silny. Tak, znając życie, której z nas tam spadnie. Cicho. Tak, ten pan na dole na pewno nas nie słyszał. Niczym przyczajony tygrys. Tak, to było do przewidzenia. I ci panowie na pewno mnie nie usłyszeli. Jaki kontakt, kurde, gościu, co ty opowiadasz w ogóle? O nie. Dobra, po cichu. On mnie widzi? Widzisz mnie, kolego? Jesteś pajacem. Dobra, idziemy dalej. Co za ciota. Panowie ze Sledgehammer Games. Po cichu. No ten był już inteligentniejszy. Ale wydaje mi się, że panowie ze Sledgehammer Games postawili na idiotyzm swoich bohaterów. Nie nadają się oni do niczego innego oprócz tarcia chrzana lub wywalania gnoju od smoka wawelskiego w Krakowie. Ej! Co to za światła? Halogen. Dobra. Idziemy dalej. Przykucnę, bo wtedy mnie na pewno mniej słyszą. A! Nie ma nikogo. O ty spryciarzu! Dobrze ci tak, złam mu rękę, pewnie, i cegłą w ryja, niech się zwija. Gin, śmieciu. Trzeba było się nie zadawać z przyjaciółmi tęczy. Huhuhu! Ale fajnie pan się rozłożył. Niczym gotowy do... Zresztą nieważne, idziemy dalej. Nie będę... Dobra. No siema, przyjacielu. Nie odkryli, ja jestem przyczajonym tygrysem. Mnie nigdy nie odkrywają. O, fuck. Czekaj, bo mnie zaraz odkryją, jak się nie schowam. Dobra. Ale ja nie mam... No bo nie mam tłumika, nie chciałem ci zepsuć tego, potem byście darże głośno. Shit, nienawidzę was! Przez was zginęły niewinne pieski. Odpowiecie za to. Celownik jest bardzo kozacki, nie muszę widzieć wrogów, on zrobi to za mnie. Jaki kontakt? Co ty opowiadasz, kolego? Tak. Drzwi w tej grze są niezwykle przydatnym asortymentem. Nie dam się zabić. Łap drzwiczki, kolego.
O, zabiłem go drzwiami. Dobrze. Kto następny? Yeah! Headshot! Dziwko! Kolejny headshot! Jestem wielki! Woo! Obudzisz lokatorów. Co? Kończy mi się amunicja? Gdzie twój karabin? Nie zdążyłeś wyciągnąć. Taki jesteś, kozak. Shit. O, oh, fuck. Wiecie, że przegracie, więc po co w ogóle zaczynacie takie rzeczy? Co jest? Co ci się dzieje? Córka szatana. Nie ma amunicji? Czekajcie, wezmę karabin. Magiczne drewno, które nie przebija amunicja. Tak. Czy to wszyscy? No, ja po prostu jestem za dobry, żebyście się ze mną mogli mierzyć. Jesteście słabi i tyle. Pierdzielony celownik. Nie schodzę na dół, ponieważ jest tu świetna pozycja do zabijania wrogów. O! Kolejne darmowe bronie. Jeju, tak jakbyś nie mógł mi się trochę przesunąć. Tam nie ma żołnierza? Boże, powinienem zainwestować w jakieś okulary. Mam ślepą postać. Ty cioto, nie możesz trafić w gości, którzy nawet nie siedzą za osłoną. Wszystko trzeba robić za ciebie. Nie, mam wrażenie, że cały czas stamtąd lecą kule. Pchaj ciężarówkę, słabe uszu. Dawaj, jeszcze trochę! O, właśnie jedziemy po zwłokach. Normalnie by się rozmiziały, ale nie. Przecież tylko komputerowe zwłoki. Fuckers! Dobra, pchamy dalej, kolego. Zostawiłem cię przy życiu? Przepraszam, to już się więcej nie powtórzy. Gdzie uciekacie? Gdzie? Nie zgadzam się na takie rzeczy. Trzeba was zabić. Trzeba. Pierwszy. Kto nas zabił? O, shit!
Dobrze, zdeptaj mu głowę! Tak! Miałeś zdeptać, kurwa. Ło, gdzie się tam schowałeś, szefie? Nie, jeszcze żyje. Fuck! Łap granata od wujka Jakuba. Wyjebało was w powietrze. Jak World Trade Center. Yippee-ki-yay, motherfuckers. Dobra. Yeah, bitch! Ha! Mam tak zajebistą amunicję, że wylecieliś przez okno. Dawaj, łapy! Dlaczego go uderzyłeś? Przecież nic się nie zrobił. You think this will change anything? You have no idea what he's capable of. You are all dead. We are dead. Ała. Not today. Bag and drag him. With pleasure. Worek na głowę i zabrać go. Tak, dobrze gada. Dobra, spierdzielamy stąd. To nie jest miejsce, w którym chciałbym pozostać dłużej, ale fajne macie pociągi. Prawie jak nasze PKP. Prawie robi wielką różnicę. O shit! Co to było? Ej, nie strzelajcie do mnie. Nie, proszę, nie. A co to się wyprawia? Wow! Duchy! Wrócili chłopaki z Black Opsa dwójki. Reactionary forces are inbound. We got you covered. Now you take the doctor and move out while you can. I'd like to know who's watching my back, mate. That's classified, mate. Czarnuszek. Okay with this, boss? Not sure we have a choice. Pomogę wam, nie martwcie się. Dobra, nie, radźcie se sami, żartowałem. Czy może teraz będę mógł prowadzić mój motocykl? Yes! Tak! O to mi chodziło! Właśnie tak! Mogę prowadzić swoją prywatną Yamahę i nikt mi nie przeszkodzi. Walcie się! Cioty, nawet nie umiecie porządnie trafić. Wszystko trzeba robić za was. No, taki motor to ja mógłbym mieć. Prawie to samo co moje autko. Uwaga, fufu jedzie, drugie fufu! I Paweł Jumper! Nie macie szans z moim kolegą. O shit! Wow, odbiłem się od ściany, prawo, lewo! Znowu się odbiłem od ściany, kurwa! Kurczę! Nie, Paweł, czekaj na mnie! Jak to się nie udało? Dobra, teraz się uda. Gideon! Tak, właśnie to są skutki grania całe życie na konsoli i przesiadania się w końcu na komputer.
Pokażcie, chłopaki, co potraficie i zniszczcie go. No i to się nazywa dobra robota. Jakbym miał taką zbroję, zrobiłbym to samo, tylko lepiej. Koniec? Tak, moi kochani, to już będzie na tyle. Postaram się jak najszybciej nakręcić następny odcinek. Mam nadzieję, że podobało wam się tym razem i że spodoba wam się następnym. Dzięki wielkie, że mnie oglądaliście. Cześć, trzymajcie się.